Cykl debat parlamentarnych przez 4 tygodnie, we wtorki i czwartki od 12:05 do 13:00. 4 debaty tematyczne: polityka historyczna, zdrowie, gospodarka i polityka rolna, nauka i edukacja. 2 debaty liderów list bydgoskiej i toruńsko-włocławskiej i 2 debaty kandydatów do Senatu. Debaty parlamentarne w Polskim Radiu PiK. Przy mikrofonie Michał Jędryka. Dzień dobry. Zanim przywitam moich szanownych gości, pozwolę sobie zauważyć, że spotykamy się w dniu bardzo symbolicznym, 17 września. Dokładnie 80 lat po tragicznym rozbiorze Polski dokonanym przez dwa bliźniacze totalitaryzmy, które zawarły porozumienie, by zniszczyć naszą ojczyznę, zanim jeszcze same zwarły się w śmiertelnej walce przeciwko sobie wzajemnie. Dlatego jest to chyba najwłaściwszy dzień na rozmowę o polityce historycznej, bo niektórzy z nas przynajmniej pamiętają, jak z politycznych właśnie powodów o tym wydarzeniu głośno mówić nie było wolno publicznie, a nawet prywatnie, gdy opowiadano, często ściszano głos z obawy przed represją. I takie bywa niestety oblicze polityki historycznej, które mamy nadzieję przeminęło na zawsze. A ja pozwolę sobie cofnąć się jeszcze o 2000-lecia, kiedy to, mówiąc słowami Norwida, stał się Rzymianin mową namaszczony grecką. Miał wieszcz na myśli oczywiście Cycerona, który z rzymską zwięzłością sformułował to słynne zdanie: historia magistra vitae est. Historia jest nauczycielką życia. W czasach już nam bliższych, bo 150 lat temu sparafrazował te słowa Józef Szujski, krakowski publicysta sportretowany przez Matejkę, mówiąc, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Dlatego zaczynamy nasze wyborcze debaty od związku historii z polityką, a w naszym studiu szanowni goście ze wszystkich list kandydatów do Sejmu zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W Polskim Radiu PiK trwa debata parlamentarna. Dodam tylko, że naszą debatę można także oglądać na www.radiopik.pl. Bardzo proszę panów teraz, żeby zechcieli się przedstawić w takiej kolejności, jak to zostało ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą. Każdy z panów ma 30 sekund. Proszę podać imię, nazwisko, nazwę komitetu i krótką informację o sobie. Dzień dobry. Dariusz Kurzawa, lider listy bydgoskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam 43 lata. Pochodzę z gminy Jeziora Wielkie, powiat mogileński. Jestem działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego od 2010 roku. Wcześniej od 2008 do 2010 roku pełniłem funkcję wicewojewody kujawsko-pomorskiego. Działam w samorządzie. Z wykształcenia jestem historykiem, doktorem historii. Oprócz tego również ukończyłem studia podyplomowe z menedżerki. I chciałbym działać na rzecz okręgu bydgoskiego. Poproszę następnego z panów. Dzień dobry, nazywam się Piotr Król. Mam zaszczyt reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, formację, której jestem członkiem. Jestem posłem obecnej kadencji. Ukończyłem studia administracji, politologii i studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem wykładowcą akademickim w katedrze logistyki. Jestem dumny z tego, że jestem chłopakiem ze Starego Fordonu. Jestem posłem obecnej kadencji, pracuję w Komisji Energii i Skarbu Państwa i Komisji Infrastruktury i zajmuję numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Robert Kwiatkowski, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem liderem listy tego komitetu wyborczego w okręgu wyborczym numer 5, obejmującego m.in. Grudziądz, Toruń i Włocławek. Jestem szefem Stowarzyszenia Ordynacka, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, prywatnym przedsiębiorcą. Grzegorz Kluczyński, kandydat z miejsca 8 Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jestem absolwentem Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy. Wcześniej działałem w harcerstwie w Młodzieży Wszechpolskiej. Przez 2 lata pełniłem funkcję prezesa okręgu Kujawsko-Pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Tyle. Witam serdecznie, Ireneusz Nitkiewicz, numer 4 na liście Koalicji Obywatelskiej. Moje hasło to społeczna twarz polityki. Jestem inicjatorem i organizatorem jadłodzielni w Bydgoszczy, dobrodzielni Wisła Stary Fordon, przejazdów za 10 zł dla uczniów bydgoskich placówek edukacyjnych. Działam społecznie, wspieram organizacje pozarządowe, wspieram osoby niepełnosprawne i tymi tematami będę chciał się zajmować. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Pająk, jestem liderem bydgoskiej listy Koalicja Bezpartyjni i samorządowcy. Jesteśmy jedynym komitetem obywatelskim startującym de facto w tych wyborach. Z wykształcenia jestem inżynierem, energetykiem, mam 25 lat, prowadzę własną działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo. Debata parlamentarna 2019. Runda pierwsza. Otwieramy więc dyskusję na pierwszy z tematów dotyczący polityki historycznej. Czy politykę historyczną trzeba prowadzić zawsze i czy jest ona konieczna? Jak to jest panów zdaniem? Kto zechce z panów pierwszy zabrać głos? Może ja zacznę, bo chyba w tym gronie jestem jedynym zawodowym historykiem. Pan Dariusz Kurzawa. Tak, Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja powiem tak, że politykę historyczną zawsze należy prowadzić, bo należy informować nie tylko nasze społeczeństwo, ale również naszych sąsiadów i inne narody o tym, skąd się wywodzimy, skąd pochodzimy. Poza tym historia jest bardzo ważna, bo tak jak tutaj słyszeliśmy już na początku, jest nauczycielką życia i wiele procesów, które zachodzą w społeczeństwach, zachodzą także w ekonomii, można zaobserwować, znając dokładnie historię i choćby z tego względu należy edukować kolejne pokolenia Polaków, ale także trzeba edukować także naszych sąsiadów, także świat, ponieważ potem często słyszymy w różnego rodzaju mediach o tym, że są polskie obozy śmierci albo okazuje się, że jakieś ważne wydarzenia, choćby bitwa o Anglię, to nie była zasługa Polaków, jeżeli chodzi o obronę Londynu, tylko na przykład jakichś innych narodów. Trzeba prowadzić skuteczną, dobrą politykę informacyjną, właśnie związaną z rozwijaniem tej wiedzy historycznej. Uważam, że polityka historyczna przede wszystkim musi być prowadzona rzetelnie, nie pod działalność polityczną, a niestety często polityka historyczna jest wykorzystywana przez polityków do promowania i też do zakłamywania historii, a myślę, że powinniśmy skupić się jednak na pozytywnych przykładach, a mamy wiele takich rzeczy. Tutaj to, co powiedział pan Dariusz Kurzawa, ale mimo wszystko z Bydgoszczy warto przypomnieć o Marianie Rejewskim, który dzisiaj jeszcze jest niedocenionym, jednak wielką postacią historyczną, który wpłynął na przebieg II wojny światowej, bydgoszczanin, a dla wielu osób nieznany cały czas. Więc polityka historyczna powinna odnosić się do naszych zwycięstw, do naszych bohaterów, którzy znani są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie i o tych pozytywnych aspektach, do tych pozytywnych aspektów powinna się odnosić i nie zgadzam się na wykorzystywanie jej do bieżącej działalności politycznej, jak to ma bardzo często miejsce. Uważam, że tak być nie powinno. Prosił o głos pan poseł Piotr Król. Ja się zgadzam, znaczy w ogóle świetny przykład z Marianem Rejewskim, bo to jest chyba jeden z przykładów tego, że tej polityki historycznej w dużej mierze nie prowadziliśmy tam, gdzie powinniśmy prowadzić. Także za ten przykład dziękuję. Wyjątkowa postać rzeczywiście, którą powinniśmy no nie tylko w Europie, ale i w świecie promować. Jakąś cegiełkę do tego dołożyłem, bo ten pociąg, który kursuje między Bydgoszczą a Warszawą już na stałe będzie imieniem Mariana Rejewskiego, ale też chciałbym nawiązać od tego, od czego zaczęliśmy, bo to jednak myślę, że zawodowym historykiem nie jestem, tak jeden z moich zacnych przedmówców, czego zazdroszczę, jestem tylko historykiem, amatorem, ale jednak ten 17 września moim zdaniem do czegoś zobowiązuje i też jest świetnym przykładem tego, jaką politykę historyczną stosuje Rosja i do historii Związku Radzieckiego i wobec Polski, bo to przecież rzutuje. No to nie jest żadna tajemnica, że dla statystycznego Rosjanina wojna się nie zaczęła w 1939 roku, a o wiedzy na temat wojny między Sowietami a Finlandią, czy o wkroczeniu 17 września do Polski, to statystyczny Rosjanin wiedzy nie ma. No to prawda jest taka, że ja bym chciał, żeby było tak, jak powiedział Ireneusz Nitkiewicz, że polityka nie wpływała na historię, ale niestety jest tak, że wpływa. I uważam, że przez okres PRL-u my byliśmy bardzo bierni, jeśli chodzi o gro wydarzeń, między innymi z II wojny światowej. To też nie jest tajemnica, to co tutaj padło, jedną z mojej oceny najbardziej bolesnych i haniebnych określeń, czyli polskich obozów śmierci. To też nie jest żadna tajemnica, że to zostało pojęcie wymyślone przez oficerów Abwehru, którzy potem służyli w wywiadzie RFN-u. No to jakby celowa i zaplanowana akcja, która pokazuje, że polityka historyczna niejednokrotnie może być orężem w bieżącym świecie i uważam, że musimy być z całą pewnością bardziej aktywni, choćby przypominanie o polskich lotnikach Wielkiej Brytanii, którym kazano płacić za samolota, skończywszy na Marianie Rejewskim. Głos ma pan Robert Kwiatkowski. Tak, oczywiście trzeba zajmować się polityką historyczną, bo alternatywa bywa przygnębiająca. Jak się nie zajmujesz polityką, to polityka zajmie się tobą. Głosi jedno z powiedzeń, które ja bym dołączył do tego zestawu, który pan redaktor zafundował nam na samym początku. Słusznie zresztą. Tak bardziej poważnie, no cóż, są różne rodzaje polityk branżowych, że tak powiem. Bywa polityka kulturalna, gospodarcza, jest i polityka historyczna. Nie ma co się, zwłaszcza w tym gronie przedstawicieli partii, ugrupowań politycznych, łudzić, że wszyscy będziemy prowadzić jedną wspólną politykę. Tak jak różne jest widzenie spraw kultury, tożsamości, tak różne jest widzenie, zwłaszcza historii najnowszej. Inne jest rozłożenie akcentów, ale rzeczywiście pewien kod kulturowy powinien, jak sądzę, zwłaszcza wśród ugrupowań, które respektują konstytucję, pozostawać wspólny, pozostawać ten sam. Pan Łukasz Pająk prosił nas. I tak, ja się z państwem oczywiście zgodzę, że polityka historyczna na zewnątrz, do innych nacji, innych krajów jest konieczna. I musimy ją prowadzić tak, żeby podtrzymywać naszą rację stanu. Natomiast problemem jest to, że prowadzimy także politykę historyczną wewnątrz naszego kraju. Dzisiaj to, co boli mnie, jako przedstawiciela mojego pokolenia, mam 25 lat, to jest to, że tak naprawdę całe moje życie polityka w Polsce skupia się na tym, czy to Kaczyński, czy Wałęsa wypił więcej wódki z Kiszczakiem. I to, przyznam się szczerze, jest problem tego, co jest w Polsce, tak? Więc jak najbardziej prowadzić politykę historyczną, tak, na zewnątrz, natomiast w Polsce iść do przodu, iść dalej. Mamy XXI wiek. Nie zapatrywać się na to, co było 30-45 lat temu, bo to po prostu jest mało ważne. A to, kto z kim pił wódkę, czy to, z kim więcej wódki wypił, to nie ma znaczenia. Tylko tak naprawdę, jeżeli mogę jeszcze wtrącić, to o historii mówimy wtedy, kiedy tak de facto, jak spojrzymy na to metodologicznie, kiedy nie żyje żaden świadek tych wydarzeń, to wtedy mówimy o historii. Natomiast to jest to, o czym tutaj pan wspomniał, to jest współczesność. Przepraszam, ale jeszcze pan Grzegorz Kluczyński prosił głos. Tak, w polityce historycznej generalnie nie ma nic złego, jeżeli jest oparta o prawdę, więc tak, powinniśmy ją prowadzić. Też chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nie ma nic też złego w wykorzystywaniu polityki historycznej, w prowadzeniu polityki, tak? Nadal, jeżeli jest ona oparta na prawdzie. Nie powinniśmy wyrzucać z ręki karty, która może być kiedyś zagrana w polityce zagranicznej, gdzie polityka historyczna jest taką kartą. Tak. No, przed chwilą pan Dariusz Kurzawa, jako zawodowy historyk, zwrócił nam uwagę, że o polityce możemy mówić wtedy, kiedy jej uczestnicy nie żyją. O historii możemy mówić wtedy, gdy jej uczestnicy nie żyją. No ale wtedy nie moglibyśmy nawet mówić chyba o II wojnie światowej, bo też, zdarzają się uczestnicy, którzy żyją. Tak, bo z historią jest w ten sposób, kiedy zajmujemy się metodologią, czyli zasadą badania historii i tak dalej. Z historią jest troszeczkę tak, jest takie porównanie, profesor Maliszewski na UMK w Toruniu, kiedy u niego robiliśmy kurs metodologii, mówił o tym, że z historią jest jak z piramidami. Dopiero można zobaczyć pełną perspektywę, kiedy się od nich dość mocno odsunie. I podobnie jest z dziejami. Z dziejami także naszego narodu. Bo zobaczcie państwo, jakie emocje wywołują wydarzenia te, które jeszcze pamiętamy, czy my osobiście, czy może akurat tutaj dla 25-latka rzeczywiście może to być w pewnym sensie historia, no bo to jest okres, kiedy nie było go jeszcze na świecie. Natomiast my pamiętamy, to są takie doświadczenia dla nas z autopsji, bo pamiętamy te czasy. Natomiast żeby właściwie ją ocenić, żeby właściwie ocenić historię, właściwie podejść do historii, musi upłynąć pewien okres czasu, żeby też nie wzbudzało na takich namiętności, ale też i nikogo w jakiś sposób nie urażały pewne oceny. I tak samo jest z historią związaną choćby z II wojną światową, bo jest to bardzo ciężki okres, bo my mówimy o 17 września, rzeczywiście jest to tragedia, ten wbity nóż w plecy polskiego żołnierza, tak symbolicznie mówiąc, i tak naprawdę od 17 września załamały się fronty również, bo przecież mimo tam walk prowadzonych na wschodzie, to tak naprawdę 17 września polskie władze uciekły z kraju i to wszystko się załamało. Też gloryfikujemy często dwudziestolecie międzywojenne, a gwarantuję państwu, że jakbyśmy się przyjrzeli życiorysowi każdego naszego bohatera, czy każdego generała, każdej osoby z piedestału, to tak jak każdemu człowiekowi możemy też znaleźć różnego rodzaju błędy czy zaniedbania, bo przecież efekt tego, co wydarzyło się we wrześniu i zaraz na początku października 1939 roku, czyli w czasie kampanii polskiej, to jest efekt 20-letnich rządów sanacji, która nie potrafiła dobrze przygotować nas do takich działań wojennych, jak również nie potrafiła zabezpieczyć nas. I tak samo cofając się o kolejne lata, jeżeli byśmy patrzyli na okres rozbiorów, jeżeli byśmy spojrzeli na Polskę czasów królewskich, elekcyjnych, czy też Jagiellonów, czy Piastów. Trochę pan wyprzedza temat, do którego za chwilę wrócimy. Pewnie świadomie troszeczkę też, ale rzeczywiście polityka historyczna jest czymś, co u nas, u Polaków budzi wielkie emocje, bo my chcemy być dumni z naszego narodu, a niestety z historią jest w ten sposób, że nie możemy z niej tylko wyłączyć to, co jest fajne. Musimy także spojrzeć na całość, na cały. Pan Robert Kwiatkowski jeszcze prosił o głos. Tak, Clausewitz mawiał, że wojna jest zbyt poważną rzeczą, żeby zostawiać ją generałom. I wydaje mi się, trochę z całym szacunkiem dla przedmówcy, że podobnie można myśleć o historii. Nie tylko historycy mają prawo do wypowiadania się z zaangażowaniem na temat historii, ale pan ma w istocie rację, mówiąc o potrzebie pewnego dystansu. Tylko ja bym nie dzielił historii na tą żywą, tą, do której można sięgnąć także poprzez rozmowę ze świadkami tych wydarzeń, i tą, która już przechodzi wyłącznie na karty podręczników. Wydaje się, że trochę nam Polakom w odniesieniu do historii w ogóle, ale także i do współczesności, do polityki, brakuje pewnego dystansu. No, a co do polemiki, no cóż, nie spodziewałbym się, że będę bronił sanacji i rządów sanacyjnych, ale wydaje mi się, że Polska pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, pod koniec dekady lat 30. była naprawdę w sytuacji bez wyjścia. No, trudno mi wyobrazić sobie nawet mniejsze zło, już nie mówiąc o jakimś lepszym rozwiązaniu tego splotu węzła gordyjskiego, który pojawił się w 1939 roku. To było nie do rozwiązania. Chciałbym zwrócić uwagę, że czas nam ucieka. Jeszcze prosił pan Ireneusz Nitkiewicz. Proszę o krótkie wypowiedzi. Ta polityka historyczna jest tak żywa, bo myślę, że jesteśmy jednym z niewielu krajów na całym świecie, gdzie tej historii tak wiele się działo, gdzie te wszystkie fronty przechodziły z wschodu na zachód i z powrotem, od potopu szwedzkiego z północy na południe i tak dalej, więc myślę, że to jest cały czas żywe w nas. Może też kwestia mentalności. Pan Grzegorz Kluczyński jeszcze chciał coś dopowiedzieć i pan poseł Piotr Król. Tak, ja tu nie chciałbym się nie zgodzić z panem z PSL-u, bo historia, a polityka historyczna to dwie różne rzeczy. Polityka historyczna jest też formą jakby promocji kraju, tak? Więc co najmniej słabą strategią marketingową byłoby mówienie o tym, co zawiniliśmy. Oczywiście trzeba mieć to w pamięci, ale promować powinniśmy te dobre rzeczy z naszej historii. No i poseł Piotr Król. No, tylko że w historii... Darek, jeżeli pozwolisz, stawiając kropkę nad i, musimy być pewni co do tych rzeczy, których przede wszystkim my sami chcemy promować i o których chcemy mówić, no to nikt tego za nas nie zrobi, to sobie to wreszcie trzeba to uświadomić. No nikt o Marianie Rejewskim poza nami nie będzie mówił, jak my tego sami nie zrobimy. Oczywiście. To jest moim zdaniem jeden z takich trafnych przykładów, mam nadzieję, że tutaj to zostanie dobrze odebrane. W pełni podzielam pogląd dotyczący Polski przed II wojną światową. To była sytuacja dramatyczna i trudno to jest szukać jakiegoś... Już jakby tylko, żeby jednym zdaniem to zamknąć, jakby Hitler był taki pewien tego, że nas szybko pokona, to po co zawierał ten układ ze Związkiem Radzieckim, żebyśmy byli zaatakowani z drugiej strony, więc... Myślę, że ta część audycji, którą... Ale też jakby sami nie możemy, jeszcze zanim zaczęliśmy się już tutaj zacząć kajać, że jest źle. No w mojej ocenie najpierw sami musimy być zdecydowani i wiedzieć, co my chcemy promować i z czego naprawdę jesteśmy dumni, a potem prowadzić politykę również na zewnątrz, bo ta polityka na przykład wobec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na zewnątrz była w Europie prowadzona, a żadnej odpowiedzi nie było i powstało ileś jakichś takich zlepków myślowych, pustych haseł, które z Polakami się na przykład w Europie kojarzą, które nie mają kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, a niestety są jakoś tam wydarte z historii. Ale myślę, że w następnej części audycji właśnie na te tematy będziemy mogli bardziej szczegółowo porozmawiać. Proszę panów, część poświęcona na te wstępne rozważania zbliża się ku końcowi. Przypomnę, że w Radiu PiK kandydaci do parlamentu ze wszystkich list wyborczych z regionu rozmawiają dziś o polityce historycznej, a naszym Naszymi gośćmi są pan Dariusz Kurzawa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Kwiatkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Grzegorz Kluczyński z Konfederacji Wolność i Niepodległość, pan Ireneusz Nitkiewicz z Platformy Obywatelskiej i pan Łukasz Pająk z Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. Debata parlamentarna 2019. Runda druga. Wydaje się, że jakkolwiek by spoglądać na naszą polską historię i jakie wnioski by nie wyciągać, to można dostrzec dwa nurty, które już tutaj były wspomniane, które w wielkim skrócie nazwałbym duma i skrucha. Duma to kształtowanie pokoleń ku pokrzepieniu serc, tym wszystkim, co w naszej historii było wielkie i wspaniałe. Skrucha, czyli to, co kojarzy się z tak zwaną pedagogiką wstydu, sprowadza się do takiego kształtowania młodego pokolenia i całego społeczeństwa, abyśmy z nauki historii wynieśli obowiązek przepraszania za błędy i krzywdy. Co powinno być zasadą polskiej polityki historycznej? Duma czy skrucha? Jeśli można. Pan Robert Kwiatkowski zdaje się pierwszy. No ja bym tą opozycję zakwestionował. Mówiąc w skrócie, ona mi się nie podoba. Ani duma, ani skrucha, panie redaktorze. Realia. Prawda, prawda historyczna. I myślę, że no wie pan, z prawdą to jest tak, że każdy ma swoją. Ale warto dyskutować, warto debatować. No, nasze spotkanie jest, jak sądzę, jedną z metod dochodzenia do prawdy, tak? Niezależnie od tego, jak daleko na tej drodze się posuniemy. No, nie ze wszystkiego możemy być dumni i nie za wszystko trzeba się wstydzić. Wiele było takich wydarzeń w naszej historii, tej dawniejszej i tej najnowszej, które powinny wywoływać wstyd i tak na marginesie wszystkie wielkie, tak zwane historyczne narody mają i swoje wstydliwe, i swoje wielkie okresy. Ukrywanie tych wstydliwych do niczego nie prowadzi. Badania nad historią są wystarczająco dobrze zaawansowane, żeby takie rzeczy wyciągać na wierzch. Raczej, jeśli już mówimy o polityce historycznej, namawiałbym do narzucania czy też sugerowania pewnej interpretacji. A fakty są, jakie są. Pan Grzegorz Kluczyński. Dla mnie to pytanie jest z gruntu bezzasadne, bo polityka historyczna dla niej swoistym aksjomatem, czy nazwijmy to bardziej religijnie dogmatem powinno być to, że mówimy zawsze o naszym kraju na zewnątrz dobrze. Oczywiście mieliśmy jakieś ciemne strony naszej historii, ale nie powinniśmy z nią wychodzić na zewnątrz. Oczywiście tu pan mówił, że badania historyczne są na dobrym poziomie i historycy mają wiedzę o tym, że Polacy kiedyś coś źle zrobili, ale nie powinniśmy starać się promować tego do tego stopnia, że będzie to w świadomości obywateli innych krajów. Jeżeli pan doktor pozwoli i panów też chciałbym namówić do tego, żebyśmy jakby coraz więcej podawali przykładów takich, które też do których łatwiej się będzie odnieść naszym słuchaczom. To ja bym chciał zaproponować taki przykład. Przejście z komunizmu do demokracji w Polsce i w Europie i upadek całego bloku wschodniego. Obawiam się, że jedna ze straconych szans Polski. Dlaczego? Dlatego, że symbolicznie myślę, że w takim postawie taką tezę, że symbolicznie obalenie muru berlińskiego stało się dla statystycznego Europejczyka... No, ale pan przedstawiciel PiS-u to mówi? Tak. No, wie tak. Pan... A mogę skończyć zdanie, panie Robercie? Dziękuję bardzo. Dlaczego uważam, że to jest stracona szansa? Bo symbolem tego obalenia komunizmu w Polsce, tym bardziej, że to się obalenia komunizmu w ogóle w tym bloku demoludów, mogła być Polska. I tutaj chciałbym się powołać na jednego, tu się nie do końca zgadzam z Darkiem Kurzawą, na jednego z bohaterów tych wydarzeń. Bo u nas zabrakło takiego symbolicznego przejścia. I uważam, że takim symbolicznym przejściem mogło być, kiedy mieliśmy okrągły stół, kiedy był dokonywany po raz pierwszy wybór prezydenta i gdyby wtedy nie wybrano Wojciecha Jaruzelskiego, czyli po raz pierwszy w bloku demoludów w wyniku zmian po raz pierwszy nie wybrano komunisty na symboliczną osobę rządzącą państwem. To mógł być ten symbol. Myśmy ten symbol, moim zdaniem, w mojej ocenie, no oczywiście nie było podręcznika, jak się przechodzi z komunizmu do demokracji, więc, ale no nie do końca się też zgadzam z tą tezą, którą pan redaktor postawił pytanie, no bo oczywiście łatwiej jest powiedzieć, że trzeba się chwalić tym, z czego jesteśmy dumni, a przeprosić tam, gdzie jest coś do przeproszenia. Natomiast mam wrażenie, że przez przez wiele lat nacisk na przykład polityki historycznej innych państw prowadził do tego, że myśmy się musieli trzamasami tłumaczyć z niezwykle drobnych rzeczy, a z dużych rzeczy, z których moglibyśmy byli dumni, nie wiedzieliśmy, jakie marketingowo pokazać. Dlatego no, wydaje mi się, że nie zawsze coś musi być odległego, żeby pokazać, że polityka historyczna naprawdę ma duże znaczenie. Mogliśmy to symboliczne przejście z komunizmu do demokracji mogło być takim polskim, europejskim symbolem czy światowym symbolem, a myślę, że na skutek różnych oczywiście czynników, takich, na które mieliśmy wpływ, na które nie mieliśmy, no, obalenie muru berlińskiego się stało takim symbolem. Więc, Czesi wykorzystali, mieli Wacława Hawę. Tak. Pan Ireneusz Nitkiewicz oddał się od was. Na takich konkretnych rzeczach. Absolutnie tutaj się zgodzę. Ja myślę, że patrząc to jeszcze raz będę mówił. Marian Rejewski, silna promocja. Dywizjon 303, silna promocja. Bardzo mocne podkreślanie, dzielność Polaków, którzy ratowali ludność żydowską podczas wojny, ryzykując życie całych rodzin. Oczywiście są sprawiedliwi wśród narodów świata, ale jeszcze wyraźnie mówić, a nie, że przyjeżdża tutaj przedstawiciele Izraela i mówią, że Polacy brali udział w ludobójstwie. Takie jasne symbole powinny być przekazywane, mówione młodym ludziom. Oczywiście trzeba mówić o tym, co w historii, bo historia jest nauką życia. Coś złego robiliśmy, żeby wyciągać wnioski. Natomiast trzeba promować, ale to musi być zdrowe promowanie, bo dzisiaj mamy modę na odzież historyczną, patriotyczną, tylko czasami to są rzeczy, no, mówiąc brzydko, śmieszne, powierzchowne, gdzie mamy husarza, który pędzi, a za nim jedzie Rudy 102, prawda? I to jest taka groteska. Żeby ci młodzi ludzie w ogóle wiedzieli, o co chodzi z tym husarzem, gdzie to wszystko się łączy, gdzie to przebiega. Dzisiaj jest moda na grupy rekonstrukcyjne. Ludzie chętnie przychodzą. W Starym Fordonie przy okazji Święta Starego Fordonu zawsze są duże wydarzenia historyczne, od wojów średniowiecznych, poprzez rycerstwo, poprzez II wojnę światową. I to jest bardzo fajnie, że tą historię pokazujemy na różnych etapach. Młodzi ludzie mogą zobaczyć coś, co wcześniej czytali. Ale podkreślmy też uwarunkowania, jakie się wtedy toczyły. Z czego to wynikało, żeby to była zdrowa ocena. Pan Łukasz Pająk. Powiem szczerze, że cieszy mnie to, że pan Ireneusz, jako przedstawiciel Platformy, powiedział, że musimy uczyć młodych ludzi tego, że nie możemy być obwiniani chociażby przez środowiska tutaj związane z Izraelem, ponieważ z tego, co sobie przypominam, to Platforma Obywatelska była swego czasu zwolennikiem płacenia odszkodowań za mienie bezspadkowe. Nie przypominam sobie tego. Zdaje się, wypowiedział to Dariusz Kurzawa, ale to jest oczywiście do sprawdzenia. Natomiast ja podkreślę jedną rzecz. Ani duma, ani skrucha. Jak powiedział pan Dariusz, prawda. Ponieważ dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej w poprzedniej części, my musimy rozdzielić jedną rzecz. Politykę historyczną na rzecz w kraju i politykę historyczną za granicą. W Polsce my możemy rozprawiać nad tym, czy powstanie warszawskie było słuszne, czy niesłuszne. W Polsce możemy rozprawiać nad tym, czy odzież wiedeńska była słuszna. Ja uważam, że tak, czy niesłuszna, bo niepotrzebnie pomogliśmy Austriakom, którzy później wzięli udział w rozbiorach. Natomiast mamy problem taki, że polityka historyczna jest używana za granicą przeciwko naszemu krajowi. Weźmy pod uwagę dzisiejsze nieuprawnione roszczenia środowisk żydowskich przeciwko Polsce. Domagają się kilkuset miliardów dolarów odszkodowań nieuprawnionych za nieuprawnione mienie bezspadkowe, które zgodnie z polskim prawem przepada na rzecz Skarbu Państwa. Spójrzmy kolejną kwestię, tutaj jak już panowie wspomnieli, kwestię tego, że dzisiaj Niemcy próbują odwrócić politykę historyczną na ich korzyść, na to, że to oni byli ofiarami złego nazizmu, który później to zły nazizm zaatakował Polskę, w której to źli Polacy naziści budowali... To myślę, że nie ma, ale trzeba mówić, że Niemcy to byli naziści. Budowali obozy koncentracyjne, tak? Raczej naziści to byli Niemcy. Ale Robert Kwiatkowski prosił o... Też Austriacy i wielu innych krajach. Ja powiem parę ciekawostek, to też tutaj pan Robert Kwiatkowski prosił o głos od dłuższego czasu, więc pozwólmy. Tak, chciałem zareagować na to, o czym mówił pan Nitkiewicz, bo my się niepotrzebnie niestety w naszej debacie zawężamy do spraw czysto historycznych. Pan Nitkiewicz mówił, że potrzebna jest lepsza edukacja po to, żeby młodzież rozróżniała generalnie czołg Rudy od polskiego husarza. No ale ponieważ to jest część jakby domeny publicznej, i ten husarz, i huzar, i Rudy, i wiele innych artefaktów, to pojawia się pytanie o zakres zakres wolności i swobody twórczej. Wie pan, bo husarz i rudy na koszulce to jest raczej kicz, ale jest wielu artystów, którzy świadomie posługują się kiczem. Są i tacy, którzy z tych elementów historii lepią zupełnie inne całości. I tego dorobku, i tego nie wolno ograniczać do wyłącznie jednej, jedynie słusznej interpretacji historii. Pan mówił tu o wielu różnych ważnych elementach naszej historii, na przykład o Powstaniu Warszawskim, prawda? No, ten spór zapewne nigdy nie zagaśnie. Mnie zależałoby, żeby jakby demitologizować tego typu sprawy, podawać z jednej strony fakty i czynić, by ta dyskusja była konkretna i to odpowiedź na pański postulat, ale też nie zawężać tej dyskusji, no dać pole do popisu twórcom. Tak, ja nie mówiłem, że jeżeli twórca sobie namaluje na jednym obrazie Jana Pawła II, innego papieża i jeszcze coś do tego z Wałęsę i obok będzie uznał Kaczyńskiego. Nie, to byłby kicz. To jest oczywiście kicz. Ja nie chcę zawężać artystów, tylko ja mówię w takim kontekście, że jak młody człowiek ubiera koszulkę, to też by było warto, żeby wiedział, do czego się odnosi, tak? Tu jeszcze pan Dariusz Kurzawa... Czuję jakąś alegorię, bo rozumiem, że takich koszulek chyba nie ma, mimo wszystko. Dariusz Kurzawa jeszcze chciał się wypowiedzieć. Nie znam granic. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, jak spojrzymy, to rzeczywiście w tym, że to mur berliński jest postrzegany jako symbol upadku komunizmu, to troszeczkę my też sobie zawiniliśmy. No, niestety tutaj, Piotr, nie obraź się, ale no, twoje ugrupowanie nie kocha Lecha Wałęsy, zresztą ze wzajemnością i w żaden sposób nie propagujecie... To się dość jak pamiętasz, to się dość gwałtownie w Polsce zmieniło, bo kiedyś ci, którzy rysowali w gazecie Borcie Wałęsy biegającego z siekierą, teraz go, no to się akurat w Polsce zmieniło. Oczywiście, no przecież bracia Kaczyńscy pracowali z... Zgadza się, że ten symbol... Oczywiście, no nie został wykorzystany i tutaj masz jak najbardziej rację, ale jest wiele symboli, które mamy na pomnikach. Na przykład symbolem zwycięstwa w bitwie warszawskiej jest Józef Piłsudski, którego się okazuje z najnowszych badań nie było wtedy nawet w Warszawie. I nie dowodził, niestety to nie jest bzdura, nie dowodził. Zrezygnował w ogóle z dowództwa, złożył oczywiście, ten dokument Wincentemu Witosowi. Są na to właśnie dokumenty. No niestety, no słuchajcie, tak wygląda prawda historyczna w tym momencie. Tylko no, tak samo jakbyśmy spojrzeli na powstanie kościuszkowskie, to niestety ono też się spóźniło i skończyło się katastrofą, dlatego że Kościuszko po prostu za długo sobie posiedział w Dreźnie u pewnej pani. No, i też są fakty historyczne. I możemy tak przejść przez wszystkie nasze pomniki i tak dalej. I powiem, że oczywiście opowiadam historię, bo akurat to wiem i nie opowiadam bajek, tak jak często inni politycy, tylko opowiadam po prostu to, co mamy. Znany z różnych oczywiście i też wiele. Dlatego na przykład Żydzi otrzymali tyle uprawnień za czasów Kazimierza Wielkiego. Muszę przerwać, choć dyskusja staje się piękna i dyskusyjna. Tak to się okazuje, tak. Oczywiście. Natomiast różnych rzeczy nie potrafimy wykorzystać jako naród, jako dumny naród o pięknej historii. Bardzo przepraszam, usiłuję przywrócić pewien porządek w dyskusji, mimo że ona staje się bardzo interesująca i gorąca. Niemniej jednak kończy się ta jej część, którą ja zaproponowałem, taki paradygmat duma czy skrucha. Większość z panów zakwestionowała ten paradygmat. Musimy kończyć tę część dyskusji. Przypomnę, że w Radiu PiK kandydaci do parlamentu ze wszystkich komitetów wyborczych regionu rozmawiają dziś o polityce historycznej, a naszymi gośćmi są pan Dariusz Kurzawa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Kwiatkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Grzegorz Kluczyński z Konfederacji Wolność i Niepodległość, pan Ireneusz Nitkiewicz z Koalicji Obywatelskiej i pan Łukasz Pająk z Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. Debata parlamentarna 2019. Runda trzecia. I przedostatnia część naszej pierwszej przedwyborczej debaty, którą dziś w 80. rocznicę tragicznego rozbioru Polski poświęciliśmy polityce historycznej. Jeden z panów, pan Łukasz Pająk, zwrócił uwagę właśnie na podział pomiędzy tą polityką historyczną wewnątrz i na zewnątrz. Jak powinniśmy, proszę panów, działać, żeby nasza historia była rozumiana w świecie, by nie obciążano nas wyimaginowanymi winami, by nie mówiono, że jesteśmy winni II wojnie światowej, by przestano rozprzestrzeniać kłamstwo o polskich obozach zagłady. Pan Łukasz Pająk prosił o głos. Tak, zdecydowanie powinniśmy prowadzić politykę historyczną na skali świata odważnie i perspektywicznie. To znaczy powinniśmy postawić prosty mur, nie pozwolić sobie na to, że jesteśmy obwiniani o całe złote do świata. Ja dam bardzo dobry przykład. Myślę, że ostatnich miesięcy, ostatnich kilku lat. Pozwolę sobie już wspomnieć o nieuprawnionych roszczeniach, które mają miejsce względem Polski. Ostatnimi czasy dostaliśmy list od 87 amerykańskich senatorów, którzy wezwali nasz kraj do uchwalenia ustawy o zwrocie mienia bezspadkowego. Ja chciałem podkreślić jedną ważną rzecz. Jeżeli my dostaliśmy od senatorów od Stanów Zjednoczonych taki list, natychmiast powinniśmy wysłać list, identyczny list, tutaj nawołuje też siły parlamentarne do zrobienia tego, nawołujący Stany Zjednoczone do zwrotu mienia tzw. rdzennych mieszkańców. I co dalej? Co z tego wyniknie? I z tego wyniknie prosta puenta. Nie możemy sobie pozwolić na to, że my nie jesteśmy kolonią. Jesteśmy niepodległym, niezależnym państwem w ramach Unii Europejskiej. De facto najsilniejszej gospodarczo Unii na świecie. Żeby statystyczny Amerykanin miał takie postrzeganie funkcjonowania współpracy, nawet setek lat życia na jednym terenie między Polakami, Żydami, jak między Amerykanami a Indianami, no to pan się nie gniewa, ale to nie wiem, czy można coś głupszego dla polskiej polityki historycznej zrobić. Z całym szacunkiem, ale to państwo ulegacie. Z całym szacunkiem to państwo ulegacie wszelkim wpływom z zewnątrz. Ale pan naprawdę wierzy w to, jak Żydzi się tu osiedlali kilkaset lat, że relacje polsko-żydowskie to jest to samo, co relacje kowboja i Indianina, którzy do siebie strzelali. Naprawdę pan w to wierzy? Naprawdę pan chciał, że tak Polska była postrzegana? Z całym szacunkiem, ale... Nie, z całym szacunkiem, ale nie może być tak, że... Wie pan, to jest... Ale wierzy pan w to, czy nie? To jest właśnie różnica między nami. Wie pan, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nasz kraj był niepodległy. Pan być może jest zwolennikiem tego, żeby nasz kraj był podległy jakiś tam zewnętrznym wpływom. Na podstawie czego pan to... W ogóle fakty mają jakieś znaczenie w tej rozmowie? Zdecydowanie mają. Dlatego, że... Porównał pan relacje polsko-żydowskie do relacji kowboj-Indianin. No to ja pana pytam, czy pan to będzie świadomie? Nie, to wie pan... Nie ciągnijmy tego tematu. Ja myślę, że to jest trochę inna rzecz. Będą słowa pana Giedroycia, który powiedział, że nieszczęściem Polski jest to, że jej historia jest tak zakomana jak nigdzie na świecie. I to jest właśnie te wiele sprzecznych faktów wynikających też jakby... z wykorzystywania właśnie historii przez polityków bardzo mocno. I nie mówienie o Katyniu, a teraz jakby odbrązowianiu Lecha Wałęsy, o tych wszystkich rzeczach, to też są te problemy, które się pojawiają. Prosił o głos pan Grzegorz Kluczyński, a potem pan Robert Kwiatkowski. Okay. Pytanie brzmi, jak działać. Ja bym trochę to odwrócił, że trzeba w ogóle zacząć działać. Brakuje publikacji kierowanych do zagranicznego odbiorcy, która określałaby polską politykę historyczną. O ile w samej Polsce nie mamy problemu, żeby trafić na jakieś książki historyczne o polskiej historii, o tyle za granicą jest ten problem. Dlatego powinniśmy przede wszystkim wspomagać produkcję materiałów prasowych czy publikacji książkowych na ten temat. Filmy, podstawa. Już 70 lat temu Niemcy podczas II wojny światowej wykorzystywali film. Łatwiejszy do przełknięcia przykład to Amerykanie, którzy też poprzez filmy wyprodukowali obraz dobrego żołnierza amerykańskiego. Kolejna sprawa to polska telewizja zagraniczna. Najpewniej w języku angielskim, bo jeszcze jest to język międzynarodowy, w której przedstawialibyśmy polski punkt widzenia na sprawy przeszłe i obecne. No i pomysł taki mój na ten moment, gry komputerowe. Powinniśmy wykorzystywać gry komputerowe. Mamy w Polsce przynajmniej dwa duże studia gier komputerowych, które mogłyby spokojnie zająć się tym tematem. Gry komputerowe trafiają do młodych ludzi, a jak dobrze wiemy, młodzi ludzie łatwiej chłoną pewną wiedzę, więc polityka historyczna, przekazywanie jej zagranicznemu odbiorcy odnosiłaby lepszy sukces. pan Robert Kwiatkowski. Tak, gdybyż to było takie proste. No, nawiązując do tego i co pan Kuczyński... Co jest trudnego w złożeniu zamówienia do studia? Nie, nic, proszę pana. O czym chcę pana poinformować jako były prezes telewizji publicznej. Tylko kłopot polega na tym, co się dostaje. Bo twórczość ma to do siebie, że nie idzie za pieniądzem. Albo ktoś ma ten błysk geniuszu, albo go nie ma. I tak jest z wieloma pomysłami. No, przestańmy regulować sferę kultury twórców i twórczości. Ja rozumiem dobre intencje, które panami kierowały, ale zapewniam was, czego historia Polskiej Fundacji Narodowej dowodzi, że to nie jest takie proste, że wystarczy mieć pieniądze i tak jak prezes Kaczyński mówi, zlecić w Hollywood jakąś superprodukcję. Panowie, po prostu to nie działa. To tak nie działa. To tak nie chodzi. Jeszcze tylko jedna uwaga, jak pan pozwoli, bo my mamy strasznie polonocentryczną wizję prowadzenia polityki historycznej i historii w ogóle. No niby nic dziwnego, przedstawiciele partii politycznych, za chwilę wybory. Ale szanowni państwo, no, warto czasem spróbować wyjść z siebie i stanąć obok. Zobaczyć perspektywę innego człowieka albo innego narodu. Dlaczego mur berliński stał się symbolem końca zimnej wojny? No, ubolejemy nad tym, tak? Ale może stał się nim dlatego, że był symbolem zimnej wojny. Może odpowiedź jest tak banalnie prosta. Może od początku mieliśmy w tej rywalizacji pod górkę. Oczywiście szkoda, żeśmy tego dystansu nie pokonali, że nie staraliśmy się bardziej, ale istnieją też inne perspektywy i warto je w naszej polityce historycznej i naszej debacie wziąć pod uwagę. Pan poseł Piotr Król. Mnie się te dwa głosy jakby no niezwykle istotne są moim zdaniem moich dwóch przedmówców. Bo tak, wewnątrz, gdybyśmy zapytali, jeszcze wrócę do tego mojego przykładu statystycznego Polaka, co jest symbolicznym przejściem z komunizmu do demokracji, no to pewnie byłoby 6 różnych głosów. Każdy miałby jakieś skojarzenie. Tadeusz Mazowiecki, okrągły stół, prawda, pierwsze wybory samorządowe, 1/3 tylko dla demokratów. Ale zobaczcie, czyli sami sobie nie wypracowaliśmy na swojej potrzeby takiego modelu, no to trudno było wyjść z czymś na zewnątrz. Ja się zgadzam z tym, że poza tym, jeżeli chodzi o obalanie muru berlińskiego, była pewna spontaniczność, symbolika, się z tym zgadzam. I jest bardzo ważny głos moim zdaniem pana Roberta, ale też to, co powiedział pan Grzegorz, dotyczący tego, że jednak, ale też nawiązując do tego, co powiedział Darek, źródeł informacji. No czy nam się to podoba, czy nie, film fabularny staje się, tak jak dla nas standardem, czy dla ludzi mojego rocznika standardem było czerpanie wiedzy z książek, no to teraz standardem staje się czerpanie informacji z filmów i częściowo też z gier komputerowych. Mój syn grając w grę komputerową, w której są wstawki jakby historyczne, zwrócił uwagę, gra dotycząca II wojny światowej. Że są kampanie francuskie, brytyjskie, tureckie, tato, ale jak? No to on ma wiedzę, że Polacy stworzyli państwo podziemne i największą partyzantkę, ale tego tam w ogóle nie ma. Statystyczny chłopak, nastolatek grający we Francji, nie wiem, czy nawet w Australii w tą grę, w ogóle nie będzie miał wiedzy, że... I tutaj się z tym zgadzam, że ja mam świadomość, że pewnie spadną na mnie gromy, że Polska Fundacja Narodowa może nie do końca panom odpowiada, czy spełnia takie wymogi, ale uważam, że no musimy też przełamać taki pewną niemożność, która dotychczas w Polsce jest. No to, że hollywoodzki aktor jakby opowie nawet jakąś historię, to zaczyna się komuś podoba, nawet krótką, 5-minutową, no to ma ileś milionów odsłon w świecie. I niestety świat tak działa, że zrobił się bardziej internetowy, bardziej filmowy i bardziej kształtuje świadomość czasami gra komputerowa niż najlepsza książka historyczna na świecie. I możemy się obrażać, ale te instrumenty są i albo będziemy z nich korzystać przy szacunku dla autorów, tak jak pan mówi, przy szacunku dla kultury. No ale czemu nie mielibyśmy na przykład prosić, nie wiem, finansować twórcy dobrej gry na temat II wojny światowej, żeby tam też był jakiś polski wątek, który odpowiada historii, bo ja się tego boję, że tu nie chodzi nawet o zafałszowywanie, ale że po prostu jak się coś pomija, to znika nagle i to jest ten ból. No jeżeli dziesiątki tysięcy nastolatków w taki sposób czerpią wiedzę o II wojnie światowej, no to my się musimy, stosując różne metody, no też postarać o to, żebyśmy też tą polską historię tam zachowali. No tak to widzę. No nie można zamknąć oczu na rzeczywistość, że ludzie teraz czerpią gro wiedzy z filmów, gier, a coraz mniej z telewizji, a coraz mniej z książek. No to trzeba się w tym odnaleźć po prostu. No tak uważam. Musimy bezwzględnie, oczywiście się zgodzę z panem Robertem Kwiatkowskim, że na siłę narzucanie twórcom nic z tego nie wyniknie, bo mamy wiele przykładów olbrzymich pieniędzy, a wyszły, mówiąc brzydko, gnioty historyczne, którego nikt nie chciał oglądać. Natomiast wiemy, że mamy wspaniałych historyków, tak jak chociażby Davisa, ale to są tak opasłe tomiszcza, że większość osób bez zacięcia nie jest w stanie do tego podejść. Ale mamy też pisarzy mniej docenionych, jakby Elżbieta Chlidzińska, gdzie ona pisze o polskich piastach, ale pisze też beletrystykę z momentami fantazji. Gdyby sięgnąć do tego, to naprawdę tą polską historię można wspaniale wypromować, pokazując trochę właśnie tak, jak jest ten Wiedźmin, elementy fantazji polskiej historii. I może jest to sposób, tak? Może jest to droga, żeby mówić o naszym narodzie dobrze. No jeszcze pan Dariusz Kurzawa? To powiedz o Korezińskiej. Też czytałem Legion, ale powiem tak, no, ja na przykład czytam bardzo chętnie Komudę i to jest taki antysienkiewicz, i on pokazuje rzeczywiście, jak te czasy wyglądały sienkiewiczowskie, powiedzmy w cudzysłowie, czyli okres potopu, wojen szwedzkich i tak dalej. No to rzeczywiście to jest inny obraz. Natomiast powiem tak, no, możemy inwestować w gry, możemy inwestować także w dobre filmy, ale najpierw zacznijmy inwestować tutaj u nas, żeby ta świadomość historyczna też Polaków była jak największa, ale też przede wszystkim ja próbowałbym innej metody i do tego bym też wszystkich namawiał, aby przede wszystkim zachęcić jak największą liczbę mieszkańców całego globu do odwiedzenia Polski, bo nic tak nie kształci jak podróże. Jeżeli ktoś pójdzie do obozu w Oświęcimiu i zobaczy, jak to wyglądało, to więcej nie powie o obozach, o polskich obozach śmierci. Jeżeli zobaczy nasze zamki, jeżeli zobaczy innego rodzaju dokonania tych cywilizacji, które tutaj kiedyś funkcjonowały, bo można zacząć od naszego Biskupina, skończyć na Strzelnie, Kruszwicy, Mogilnie, Inowrocławiu, Bydgoszczy, zobaczyć, nie wiem, kopalnię węgla brunatnego pod Tucholą. Zamek Świecił, tak, no masa wszystko, tak, ale zacznijmy też w ten sposób, o takiej stopniowej edukacji, bo nagle możemy stworzyć 10 fundacji, możemy im dać miliardy złotych czy euro, ale to zostanie albo przejedzona, bo i tak to nie trafi do odpowiedniego odbiorcy. Wszystko stopniowo. Gra Wiedźmin na przykład, bo tutaj słuchaliśmy o grach. Gra Wiedźmin doskonała, jedna z najlepszych na świecie. No ale też ilu się kojarzy to z Sapkowskim, z Polską i tak dalej, ten Geralt z Rivi. Może to też jest fajny pomysł, bo musimy trafiać do coraz młodszych pokoleń. I tak naprawdę no, my myślimy, że każdy będzie chciał się uczyć o historii Polski. Często dla Amerykanów, dla Anglików ta historia to się kończy na opowieściach jego dziadka czy babci sprzed 40 lat czy 30 i to już jest dla nich cała historia tak naprawdę. Czyli też nie, tak, czyli nie myślę, że ktoś rzeczywiście... Czasami wiedza jest w ogóle przerażająca. Oczywiście, tam Wikipedia i koniec po prostu. Niestety tak to wygląda, ale to tutaj powinniśmy też nacisk położyć, żeby w tej Wikipedii choćby były fakty historyczne. Musimy kończyć tę część audycji. Za chwilę jeszcze każdy z panów będzie miał około minuty na krótką własną wypowiedź, a ja przypomnę tym słuchaczom, którzy dopiero teraz zaczęli nas słuchać, że to jest debata wyborcza, przedwyborcza w Radiu PiK, a udział w niej biorą pan Dariusz Kurzawa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Kwiatkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Grzegorz Kluczyński z Konfederacji Wolność i Niepodległość, pan Ireneusz Nitkiewicz z Koalicji Obywatelskiej i pan Łukasz Pająk z Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. W Polskim Radiu PiK trwa debata parlamentarna. I w ostatniej części audycji każdy z panów w kolejności numeracji komitetów wyborczych ma 60 sekund na krótkie podsumowanie. Bardzo proszę, pan Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja powiem tak, jak widać też także z tej dyskusji tutaj u nas w studio, rzeczywiście historia jest tym, co bardzo mocno nas dzieli, co bardzo mocno też nas pasjonuje, ale bez takiego wspólnego działania na każdym poziomie władzy, poczynając od strony rządowej, a kończąc na najmniejszych samorządach, także włączając w to wszystkie media, nie zbudujemy dobrego obrazu Polski, ale też przede wszystkim nie pokażemy całej rozpiętości naszych dziejów, bo dzieje Polski są bardzo skomplikowane. Nie da się tego opowiedzieć w jednym krótkim podręczniku, ani w żadnym jednym krótkim programie. Natomiast musimy działać od początku do końca tak sukcesywnie, pokazywać prawdziwe oblicze naszego kraju, aby edukować przede wszystkim tych tych najmłodszych, bo to od nich zależy, jak nasz kraj będzie wyglądał i też czy będą dumni z naszej historii, z tego, co my im pozostawiliśmy, ale też informować w takim szerszym, globalnym pojęciu. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym przypomnieć, że kandyduję z miejsca numer 3 w okręgu bydgoskim. Znajdą mnie Państwo na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim. Chciałem podziękować za zaproszenie. Uważam, że politykę historyczną wreszcie trzeba w Polsce prowadzić. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dostrzegli to, że Prawo i Sprawiedliwość stara się w tym zakresie podejmować działania, choćby przez powołanie Polskiej Fundacji Narodowej, i myślę, że konsekwentnie trzeba dbać. Najpierw trzeba dbać o naszą wiedzę, stosując również te najbardziej nowoczesne środki przekazu, o to, żeby te rzeczy, z których możemy być w polskiej historii dumni, żeby wiedza, żeby pamięć o nich trwała, a potem przekazywać je na zewnątrz, chwalić się w innych krajach, ale też musimy się przyzwyczaić, musimy być gotowi na to, że jeśli Polsce są stawiane jakieś zarzuty dotyczące historii, które są nieprawdziwe, żeby naszej historii po prostu bronić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Robert Kwiatkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak, jeśli jest jedna rzecz, którą chciałbym, żeby Państwo radiosłuchacze zapamiętali z naszej debaty, to cytat z wprowadzenia pana redaktora, cytat z Józefa Szujskiego, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Istnieje ścisły związek między historią i polityką. To jest rzeczywiście nauczycielka życia politycznego i bardzo trzeba uważać i rozważnie prowadzić politykę historyczną, bo stąpamy po kruchym lodzie. To wymaga kompetencji, to wymaga doświadczenia. Dobre chęci tu, drodzy Państwo, nie wystarczą. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią, która stawia na ciągłość. Nie dzielimy historii ani ludzi na lepszych czy gorszych. Staramy się oglądać ich całej złożoności, ich historycznych postaci, co daje podstawę i gwarancję, że polityka, którą będziemy prowadzić, jest polityką najbardziej odpowiadającą interesom polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. I pan Grzegorz Kluczyński, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Pan z PSL-u w ostatniej części mówił o tym, że powinniśmy zacząć od nauki historii tutaj w kraju. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to za rządów PO i PSL-u w Polsce zmniejszono ilość lekcji historii w szkołach średnich. Sam tego doświadczyłem, byłem pierwszym rocznikiem tej reformy, więc 3 razy w toku edukacji uczyłem się o starożytności, nie poznałem czasów powyżej I wojny światowej. Trzeba zreformować podstawę programową z historii, żeby młody Polak poznał całą historię od starożytności po ostatnie lata. Musimy prowadzić naszą politykę z pozycji dumy oraz prowadzić ją również z wykorzystaniem najnowszych środków przekazu, jak telewizja czy choćby gry komputerowe. Dziękuję. I pan Ireneusz Nitkiewicz, Koalicja Obywatelska. Ja myślę, że trzeba zacytować Jana Długosza, który mówił, że historia znajomości i czynów dokonanych w historii, w kraju i za granicą jest też nauczycielką życia. Jest to oczywiście odniesienie do historii. Musimy historię wykorzystywać mądrze do promowania naszego kraju, bo mamy wielu wspaniałych bohaterów. Cały czas będę podkreślał twórcę Enigmy, który pomógł wygrać II wojnę światową, symbolicznie tutaj związany z Bydgoszczą, Marian Rejewski, i mówić mądrze o historii i nie wykorzystywać historii do bieżącej polityki, jak to robi niestety IPN, szkodząc nam, odbrązawiając naszych bohaterów, takich jak m.in. Lech Wałęsa. Wykorzystywać to mądrze, promować kraj i uczyć młodych ludzi, że Polska ma bogatą i dobrą historię, ale pamiętać o odblaskach i cieniach. Ireneusz Nitkiewicz, numer 4 na liście Koalicji Obywatelskiej. I pan Łukasz Pająk, Koalicja Bezpartyjni i samorządowcy. Szanowni Państwo, za niespełna 4 tygodnie podejmiecie bardzo ważną decyzję, która będzie rzutować na następne 4 lata, a może i więcej w naszym kraju. Macie Państwo do wyboru 5 partii politycznych, które z różnymi przekształceniami, z dużymi nazwami funkcjonują tak naprawdę od 30 lat i nas. Jako jedyny ruch społeczny, oddolny, społeczno-obywatelski ruch, który poszedł do tych wyborów. Oczywiście możecie powiedzieć, nie widzicie nas na ulicach, Niestety nie mamy milionowych subwencji, które partie polityczne sobie zagwarantowały z waszych pieniędzy. Natomiast kończąc tutaj temat dyskusji, odniosę się do tego, że polityka historyczna jest ważna, tak samo jak ważna jest służba zdrowia, reforma służby zdrowia, reforma systemu podatkowego, reforma systemu emerytalnego, czyli te wszystkie problemy i reforma państwa, tak żeby nie trzeba było sprowadzać ruskiego węgla do Polski, tak żeby w Polsce nie płynęły wysoki sta. My to zrobimy, dajcie nam szansę. Łukasz Pająk, lider listy Bezpartyjni i Samorządowcy w Okręgu Bydgoski. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panom za udział w przedwyborczej debacie Radia PiK. Naszymi gośćmi byli kandydaci do Sejmu z regionu kujawsko-pomorskiego, pan Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, pan Robert Kwiatkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan Grzegorz Kluczyński, Konfederacja Wolność i Niepodległość, pan Ireneusz Nitkiewicz, Koalicja Obywatelska i pan Łukasz Pająk, Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. A audycję prowadził Michał Jędryka. Dziękuję również. Cykl debat parlamentarnych przez 4 tygodnie. We wtorki i czwartki od 12:05 do 13:00. 4 debaty tematyczne. Polityka historyczna, zdrowie, gospodarka i polityka rolna, nauka i edukacja. 2 debaty liderów list bydgoskiej i toruńsko-włocławskiej i 2 debaty kandydatów do Senatu. Debaty parlamentarne w Polskim Radiu PiK.